tygodnia wnet. A my teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Trójmiasta. Przy naszym telefonie jest pan Andrzej Michałowski, polski działacz opozycyjny, który wychowywał się w Dzierżoniowie, kierownik maszyn w Wydziale Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk, poszukiwany między innymi listem gończym w okresie stanu wojennego. Dzień dobry, słyszymy się dobrze? Tak, tak, dzień dobry, słyszymy się. No to może zacznijmy od tego, jak pan wspomina okres stanu wojennego 16 grudnia, ale także 17 grudnia i to, co wydarzyło się w roku 70 w Gdyni. Jak pan patrzy z perspektywy tych lat na te wydarzenia? Panie redaktor, ja patrzę z perspektywy Gdańska, dlatego że to wszystko zaczęło się w Gdańsku, a nie w Gdyni. Gdynia to jest dopiero 16-17, to jest jakby konsekwencja, zemsta i skutek. Zaczęło się w Gdańsku 14. Stanęła stocznia, były podwyżki żywności. Ja wtedy byłem marynarzem, zaraz po wojsku, młody chłopak, który mieszkał na kwaterze, zarabiałem tam około 1000 zł, 900 parę złotych i nagle są takie podwyżki świąteczne. No więc to później dopiero po latach zorientowaliśmy się, że to po prostu była prowokacja. To chcieli jedni, to była tak zwany przewód pałacowy, jedni komuchy chcieli drugich komuchów wyrzucić i w związku z tym wybrali sobie wybrzeże na eksperyment, jak spowodować prowokację robotniczą, więc nic lepszego nie było, jak zrobić podwyżki żywności. I myśmy wtedy wszyscy, pierwsza stocznia stanęła, przecież tam ludzie musieli pracować po około 300 godzin miesięcznie z nadgodzinami, żeby się wyżywić. No takie były czasy. Za Gomułki. No więc zaraz port stanął, razem ze stocznią prawie. I około 1500 ludzi z portu przeszło ulicą Marynarki Polskiej do Śródmieścia Gdańska. Tam już stoczniowcy wyszli na ulicę. To był jeden z tak zwanych taktycznych błędów. Nas na tą ulicę wyprowadzili nas. A wie pani, dlaczego nas wyprowadzili? Dlatego, że tam już prowokatorzy i tajni współpracownicy SB stanęli na czele różnych grup tych robotniczych. Na przykład poszliśmy odbijać na drugi dzień delegację, która została aresztowana, gdzieś około 2-3 tysięcy ludzi nas poszło pod więzienie. I co widzimy? Z gmachu milicji obywatelskiej na Sierczewskiego przemawia do nas człowiek przez megafon i mówi: nie idźcie na więzienie, bo was tam postrzelają, zginiecie. I obok mnie robotnicy krzyczą: my go znamy, to jest kapuś, to jest od nas, stoczniowiec. Ja nie wiedziałem, że to jest Lech Wałęsa. No i taka była prawda tamtych historycznych dni. Po prostu robotnicy zastrajkowali w dobrej wierze, a komuniści mieli to wszystko już. Wie pani, że na ulicach Gdańska zaczęły się rozbijanie szyb wystawowych, wejścia do sklepów. Ja też wtedy nie wiedziałem, że to są esbeckie prowokacje. I to było, i wtedy czerwoni powiedzieli do tych swoich politbiur, wielki był zamęt, bo jeden był Kociołek, drugi był Korczyński, trzeci był generał Jaruzelski, czwarty był Gomułka, piąty był jeszcze tam jakiś inny bolszewik. I oni wszyscy między sobą tworzyli taką rozgrywkę. A pani powiem, jak, dlaczego... A, i wtedy zaczęli strzelać do nas. No, przecież to była masakra tutaj na ulicach. Z bramy ludzie wyszli ze stoczni i już zostali postrzeleni. Ja pamiętam, pierwszego trupa widziałem w hali dworca głównego, jak go rozjechała tankietka taka. Myśmy wtedy się budował tunel pod między hotelem Monopol a dworcem głównym i stały dwa wielkie kikuty przez wiele lat budowanego CTO, to jest Centrum Techniki Okrętowej. Taki wieżowiec. I myśmy mieli sporo tych, wie pani, tych rur od rusztowań. Jak te tankietki na nas jechały, to chłopcy jedną rurę w drugą wsadzili i wkładaliśmy im w te gąsienice. I te czołgi, tak, to są były małe takie czołgi, i te czołgi stawały. I wtedy benzyna, laliśmy tą benzynę i wychodzili żołnierze z podniesionymi rękami. Część ludzi krzyczała: to ruskie są, zabić ich.
O nie, to nie ruskie, to nasi. No, powiedział, powiedział pan o prowokacjach, powiedział pan o tych SBS-kach. I to były prowokacje. A zemsta, wie pani, a co, dlaczego w tej Gdyni, dlaczego, wie pani, dlaczego poszczelali tych ludzi? Bo Kliszko, to był agent sowiecki, przekazał Gomułce i tym Korczyńskiemu i tym innym tam już w tym politbiurze, że w stoczni Komuny Paryskiej podłożone są butle z gazem, acetylenem i chcą wysadzić radzieckie statki, które tam się budowały czy remontowały. I to była prowokacja. I wtedy zaczął się taki miczmacz. Jedni powiedzieli, żeby robotnicy nie przyjeżdżali do stoczni, a drudzy, jak Kociołek, powiedzieli, tak, macie podjąć pracę. I ci, przecież te wagony tych normalnych, biednych ludzi z Kaszub, to byli normalni ludzie, no, ciężko pracujący. I do nich zaczęli strzelać. Tam zrobili dopiero jatkę, na tym pomoście, na tym, przy tej stocznia Gdynia. Ale to przypomnijmy, że właśnie 17 grudnia 70 roku ogień otworzono do robotników, którzy szli do pracy. Łącznie w grudniu tego 70 roku zginęły 44 osoby, a ponad 1100 zostały ranne. Tak, w Gdyni jest. Wtedy 18 osób. Ale pan patrzy z perspektywy tych kilkudziesięciu lat. Do 89 roku wobec tych osób odpowiedzialnych za tą pacyfikację krwawą w ogóle nie prowadzono postępowania karnego. Później proces trwał aż 20 lat. To trzeba przecież wyraźnie powiedzieć. I na tak dobrą pani, sprawę nikt nie został osądzony, skazany w tej sprawie. Pierwsza rozprawa była, jak Jaruzelskiego postawić przed sądem. Ja napisałem to w swojej książce, która nazywa się Moja Solidarność, Fakty, Zdrady i Nadzieje. I tam opisałem, moja koleżanka Wiesia Kwiatkowska, która miała całą dokumentację grudnia 70. Ona to miała tak precyzyjnie zrobione i ona pierwsza została, ona oskarżyła Jaruzelskiego i wtedy sąd rejonowy w Gdańsku oskarżył Wiesię Kwiatkowską o to, że ona kłamie i ubliża generałowi Jaruzelskiemu. I pierwszym skazanym w sprawie grudnia była w sprawie grudnia kobieta. Tak, dziennikarka, moja przyjaciółka świętej pamięci Wiesia Kwiatkowska. A Jaruzelskiemu cały czas przesuwano. To jest dokładnie, powtarza się ta sama historia, co dzisiaj ten pan Śpiewak, który upomniał się o ludzi eksmitowanych w Warszawie i został ukarany. Wiesia się upomniała o pomordowanych w Gdyni i została ukarana przez sąd w Elblągu, bo to był w Malborku, przepraszam, bo to była sesja wyjazdowa, żeby tego nie robić ani w Gdyni, ani w Gdańsku. No to przypomnijmy, to jeszcze przypomnijmy, że Jaruzelski zmarł w 2014 roku, a 30 czerwca 2014 roku, półtora miesiąca po śmierci Jaruzelskiego, Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił 81-letniego Kociołka od zarzutu sprawstwa kierowniczego zabójstwa właśnie robotników na Wybrzeżu w grudniu 70 roku. Jak pan patrzy na to wszystko, co się stało, na tą sprawiedliwość historyczną, na historię? Wie pani, pamiętam, jestem dwukrotnym więźniem. Siedziałem w Potulicach, dwa razy na Kurkowej. Miałem 5 lat wyroku. I tutaj w Gdańsku, na Wybrzeżu, żeśmy utworzyli takie organizacje, które nazywa się Stowarzyszenie Godność. To są byli więźniowie polityczni. Wie pani, pierwsze takie spotkanie było z tym sędzią głównym, sędzią najwyższym, panem Szczęboszem. I tutaj w sali Akwen. Jak on nam powiedział, że sądownictwo się samo oczyści, to na sali wybuchła taka awantura, taki krzyk. Powiedzieli, jak się sądownictwo oczyści. I dzisiaj, proszę panią, córka SBK-a, śledczego, który prowadził moją sprawę, który oskarżał mnie, przygotowywał do próby obalenia ustrojów solistów, mnie w więzieniu po raz drugi, próby obalenia ustroju socjalistycznego przy siłą i jeszcze dołożyli mi taki artykuł szpiegowski przy pomocy obcych mocodawców. To jego córka jest dzisiaj sędzią. Proszę panią. Ciekawe, czy dzisiaj będzie protestować przeciwko zmianom wprowadzanym. Na pewno. Więc wie pani, to drugie pokolenie i to pokolenie wychowane
przez to sądownictwo czerwone, nieoczyszczone, niezreformowane. To ci to są wszystko ludzie, to są ludzie wzajemnych interesów. Proszę panią, jeżeli sędzia dzisiaj ma gdzieś tam w jakiejś miejscowości, ma swój układ z prokuratorem, układ z adwokatami, układ i ci biedni ludzie muszą, czym chata bogata do adwokata płacić, to niech pani sobie wyobrazi, że tego sędziego ktoś tam dyscyplinarnie chce przenieść do innej miejscowości. Jemu się cały pieniądz urywa, cały układ, wszystko. Oni walczą o przetrwanie. A taka pani Gerstorf, która ma wielomilionowy majątek, to jeżeli przyjdzie nowa władza, to niech się z tego majątku określi, skąd ona ma, zarabiając taką i taką kwotę, będąc przez tyle i tyle lat dopuszczona do różnego rodzaju procesów politycznych, nie tylko politycznych, ale procesów karnych i tak dalej, i nagle ma pałac i wielomilionowy majątek. To niech się ci sędziowie dzisiaj wyczyszczą, skąd to mieli, a dlaczego, kto im to dał, skąd te pieniądze, co im, tak samo jak Frasyniuk, co przyjechał święty Mikołaj i mu powiedział, masz tu władeczku 200 tirów od Solorza, od byłego agenta, ale za to Polsat będzie miał swoją telewizję. Albo a te wszystkie, a Gąsiorowski i ci wszyscy, którzy TVN, Rzemek. A skąd te wszystkie media powstawały? Za jakie pieniądze? Kto Polaków? A Balcerowicz? A kto Polaków okradł? A gdzie są te wszystkie pieniądze? A gdzie są te wszystkie? Cały majątek polski był przeznaczany na różnego rodzaju służby, tym wszystkim decydowały. A sądownictwo? To sądownictwo powinno być całe wszystko w tej chwili oczyszczone. Jeżeli przegramy, mówię to do PiS-u. Ja nie jestem z PiS-u. Ja jestem człowiekiem, który walczył o wolny, niepodległy byt państwa polskiego, o wolną, suwerenną Polskę, a nie o jakieś tam podporządkowanie się CUE, SRUE, bez sensu. Ci ludzie, ja lepiej służyli Moskwie, a teraz służą Brukseli. Lewactwo, lewactwo, jeszcze raz lewactwo. W Polsce, jeżeli dopuścimy do tego, że znowu lewactwo weźmie górę nad Polakami, to obudzimy się za 30 lat dopiero w czarnej dziurze. Ale pan jako opozycjonista, jako człowiek, który właśnie bardzo mocno się zaangażował w walkę o wolną Polskę, to przecież widzi pan, jak lewica podnosi głowę, jak lewica zaczyna bardzo mocno funkcjonować w przestrzeni publicznej. To, co powiedziałem redaktorowi Płużeńskiemu, tacy ludzie jak Schetyna, to byli ludzie, którzy są do dzisiaj prowadzeni przez służby. Schetyna kombinował razem ze służbami sowieckiego wywiadu wojskowego GRU w Legnicy. Za to dostał posadę prezesa w klubie sportowym we Wrocławiu. Proszę panią, oni są do dzisiaj wszyscy zobowiązani. To bardzo mocne zarzuty, bardzo mocne słowa. I dlatego on nie jest człowiekiem, który sam decyduje o swojej partii i tak dalej. To jest tak samo jak Tusk, tak samo jest prowadzony przez służby. Był, jest i będzie do końca życia. Tak samo jak Wałęsa. Był, jest. Proszę panią, ze służb się nie wychodzi. Tam się głowę daje, jeżeli ktoś zdradzi. I koniec, taka jest prawda. Ale pan ma jakieś na to dowody, pan ma jakieś mocne dokumenty, czy to jest taka sfera po prostu funkcjonowania w Proszę panią, jeżeli człowiek jakiejś... rozmawiał, jeżeli to są, przepraszam, wszystko to są dokumenty, zanim ja książkę napisałem, Moja Solidarność, Fakty, Zdrady i Nadzieje, to ja 2 lata siedziałem w IPN-ie, wie pani. I może pan z pełną świadomością powiedzieć... O Wałęsie wszystko wiedziałem. Ale może pan też powiedzieć z pełną świadomością, tak rozumiem, o Grzegorzu Schetynie i o innych politykach. Proszę panią, a Neumann był na przykład w KPN-ie, tutaj w Starogardzie. Mhm. No dlaczego tak się zachowuje dzisiaj? To są wszystko interesy. Dlaczego, mówię, Schetyna, jeżeli rozmawiał wielokrotnie, bo na to Cęckiewicz ma na to dokumenty, są dokumenty w archiwach wojskowych, że rozmawiał wtedy niby jako ten opozycjonista ze służbami sowieckimi w Legnicy. Stamtąd pochodzi. No. Tak samo są, skąd? No wszyscy wiedzą, że Frasyniuk powiedział, że mu Solorz pożyczył pieniądze. No na jakich?
podstawie. Proszę panią, wszyscy wiedzą, że TVN powstał z pieniędzy Rzemka i służb, tych wszystkich przekrętów. Mówi pan o funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego. Tak. No to co, no to proszę panią, to można wszystko pięknie wyłożyć. A Sumliński o tym pisze, a przecież to wszyscy historycy o tym piszą. No każdy, przecież to jest 1000 dowodów. 1000 na to jest dowodów. Mówię, jak zanim książka moja wyszła, to ja mówię do Cęckiewicza: Sławek, jeżeli Wałęsa się do mnie doczepi, że ja tutaj piszę nieprawdę o Bolku, bo to jego numer rejestracyjny, wszystko. Ale nie pozwał pana. Wie pani, co mi powiedział Cęckiewicz? Andrzej, po co on cię ma pozywać? On po prostu da swoim adwokatom polecenie, że dopóki ty nie położysz oryginalnych dokumentów, to twoja książka nie może być publikowana, bo nie ma podstaw prawnych. I tak by mi zablokował. Proszę panią, ja książkę napisałem, a za 2 tygodnie Kiszczakowa przynosi oryginalne dokumenty. Ja na takiej audycji u Janka Pospieszalskiego mówię przy dziennikarzach: no, nareszcie mamy spokój, nie będę się musiał z koniem kopać. Jeszcze na koniec mówił pan podczas naszej rozmowy o Janie Śpiewaku. Dzisiaj niespodziewanie głos zabrał były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Powiedział tak: nie łaskawiłbym Jana Śpiewaka, namawiałbym go, żeby po prostu przeprosił, powiedział były prezydent. Jak pan to skomentuje? Proszę panią, dla mnie pan Komorowski to się nazywa Szczynukowicz, a nie Komorowski. I tak to skomentuję. Wrócił, jego dziadek ma swoją historyczną przeszłość tam na tych Pudliszkach, czy gdzieś tam pod Willem, skąd pochodzi, skąd Komorowski mówi, że on jest rodowym człowiekiem Komorowskim. Dla mnie nazywa się Szczynukowicz, a nie Komorowski. I tak to skomentuję. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Michałowski, opozycjonista, działacz, wielokrotnie poszukiwany listem gończym, człowiek, historia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Godzina 16:24, popołudnie w net, a teraz Warszawska Orkiestra Sentymentalna z utworem Nikodem.